Ta największa ekscytacja została przeze mnie osiągnięta w momencie, gdy poznałem narzędzie o nazwie Pałac Pamięci. Jest to narzędzie, o którym ja cały czas teraz truję, jak gdziekolwiek z kimś rozmawiam na temat swoich studiów. Bo wyobraź sobie, że pierwszy raz, gdy budowałem ten Pałac Pamięci, może najpierw w ogóle powiem, czym on jest. To jest taka metoda, która bazuje na tym, że w przestrzeni, którą znasz, na przykład w twoim mieszkaniu, ulubionej kawiarni, domu rodzinnym, domu dziadków, domu twojego kolegi, koleżanki, a właściwie w wyobrażeniu tego miejsca, jeżeli nie masz go teraz przed swoimi oczami, umieszczasz wszystkie informacje, których się uczysz. Czyli na przykład jak studiujesz medycynę, to pojęcia medyczne umieszczasz sobie właśnie w takich przestrzeniach, które znasz. I dzięki temu masz to świetnie uporządkowane w pamięci, a podczas egzaminów możesz to praktycznie natychmiastowo odtworzyć, bo budujesz dodatkowo jeszcze bardzo barwne wizualizacje skojarzeniowe, tak? No i jak stworzyłem swój pierwszy pałac pamięci, to wyobraź sobie, że zrobiłem go w mapie z gry wideo, a konkretnie The Dust 2. Pozdrawiam wszystkich graczy Counter-Strike'a. No niesamowite to było, tak? Zrobiłem sobie pałac pamięci w głowie, właśnie bazując na mapie z gry wideo i na swoim pierwszym egzaminie po prostu miałem wszystko w swojej pamięci. Pierwsza moja reakcja, kiedy się uczyłem w ten sposób, to telefon do mojej siostry. Natalia, słuchaj tego. I nawijam jej przez pół godziny wszystkie te obrazy z mojej głowy, nie wykorzystując żadnych notatek, żadnych treści, które sobie zapisywałem. Absolutny fenomen. A zajęła mi ta nauka wtedy, no mówię, tak z pół godzinki, godzinka, dwie godzinki, bo jeszcze przedtem oczywiście samą metodę musiałem trochę opanować, gdzie myślę, że do tego egzaminu bez tej metody przygotowywałbym się na pewno parę dobrych dni z takimi dawkami po kilka godzin, tak? No po prostu byłem pod takim wrażeniem tego, co ja mogę robić z mózgiem. Dobra pamięć.